W tworzonych przez nas wyświetlaczach holograficznych stosujemy szkło poddawane szczególnej obróbce, zawierające tysiące mikroluster. Monitor LCD zostaje ustawiony pod kątem 45 stopni, dzięki czemu światło emitowane przez monitor odbija się od szkła, a powstałe wewnątrz wiązki wychodzą na zewnątrz. W celu wytworzenia pola stosujemy czujniki jonowe. W momencie dotknięcia palcem jony ulegają rozproszeniu. Po podłączeniu sensora urządzenie może być stosowane w zakładzie produkcyjnym, ponieważ można go dotykać również zabrudzonymi dłońmi. Produkt znajduje zastosowanie m.in. w restauracjach, gdzie mamy do czynienia z drobnoustrojami. Należy zwrócić uwagę, że część osób nie chce użytkować ekranów, które ktoś dotykał już wcześniej. Kolejnym obszarem zastosowania są zakłady produkcyjne, w tym rafinerie ropy naftowej. Pracownicy wykonujący swoją pracę mogą korzystać z ekranu dotykowego, nawet gdy mają zabrudzone dłonie. Ekrany można stosować także w branży motoryzacyjnej, w konsolach środkowych samochodów luksusowych, a także w szpitalach dla zachowania większej higieny. Dla przykładu, chirurg wykonujący operację może nadal korzystać z ekranu dotykowego. Nasza firma sprzedaje szklane płyty, a sam produkt jest już dostępny na rynku. Największy, o wymiarach 50x50 cm, kosztuje obecnie około $7000.